It is a great joy for me to be here. Jest to dla mnie wielką radością, że mogę być między wami. I am for the first time in a Polish assembly. Jestem po raz pierwszy w życiu w zgromadzeniu w Polsce. And I was amazed how, although we are from different nations, jestem zdziwiony, że pomimo to, że jesteśmy z różnych narodów, I have seen how we worship in the same way. Uwielbiamy Pana w ten sam sposób. And I think Thomas told me why. Chyba Tomek powiedział mi, dlaczego tak jest. We have the same Savior. Mamy tego samego Zbawiciela. We have the same Holy Spirit. Mamy tego samego Ducha Świętego. And we read in the same book. I czytamy tą samą księgę. I'd like to bring the love and greetings from my local assembly in Bucharest. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od mojego lokalnego zgromadzenia w Bukareszcie. But also from other brothers and sisters in Romania that know I will be in Poland these days. Też od innych braci z Rumunii, którzy wiedzą o mnie, że jestem tutaj w Polsce. I would like to read one sentence in the book of Acts. Chciałbym przeczytać jedno zdanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Acts chapter 24. Dzieje Apostolskie 24. The last part of verse 25. Ostatnia część wiersza 25. Yes. When I will have an opportunity or an occasion, I will call you. W sposobnej chwili każę cię zawezwać. This is the apostle Paul having in front of him a Roman dignitary. Widzimy tutaj apostoła Pawła, który stoi przed rzymskim urzędnikiem. And Paul told him three things. Paweł mówi mu o trzech rzeczach. In verse 25. W wierszu 25. Righteousness. Usprawiedliwienie. Balance. Wstrzemięźliwość. And future judgment. I przyszły sąd. And we read here that Felix was full of fear. Felix, ten rzymski urzędnik, był pełen strachu. But my desire is not to talk about Felix. Nie chcę dzisiaj mówić o uczuciach. But I would like to put before all of us this sentence. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to zdanie, na to pytanie. Zadali sobie to pytanie. When is the best time to receive the gospel? Kiedy jest najlepszy czas, by przyjąć Ewangelię? You see, this man said, go away, when I will have another occasion, I will call you. Zobaczcie, ten człowiek powiedział, teraz odejdź, a kiedy będę miał odpowiedni, kiedy będzie odpowiedni moment, kiedy będę na to gotowy, zawołam cię. I don't know any of you. Nie znam nikogo z was. But maybe there is at least one person in the room. Ale być może jest tutaj przynajmniej jedna osoba, who is thinking about becoming a real Christian. Która może zastanawia się, czy powinienem zostać prawdziwym chrześcijaninem? Who thinks Lord Jesus is a wonderful person? Myśli sobie, Pan Jezus, wspaniała osoba. Maybe someone thinks I have a lot of sins and my conscience is giving me trouble. I have to solve this problem. Może myślisz sobie, ja nagrzeszyłem, moje sumienie mnie oskarża i muszę jakoś rozwiązać ten problem. But then he said, this person says, but not now. Ale być może mówisz sobie też, nie teraz. And my question is again, and I will repeat it this morning, when is the best time to receive the Lord Jesus Christ? Więc jeszcze raz powtarzam pytanie. Kiedy jest najlepszy czas, żeby przyjąć Chrystusa? I see in the room children and young people, teenagers.
tutaj również pomieszczeniu młodych ludzi, dzieci i nastolatki. And I was raised in a believer's family. I was raised in a believer's family. Ja się urodziłem, wychowałem w rodzinie wierzącej. And when I would come like you in the meeting, i kiedy przychodziliśmy na spotkania, tak jak wy, you know, I was watching only one object. Patrzyłem na jedną rzecz. It's right there. Dokładnie tam jest. It's good he's not here. Dobrze, że tutaj go nie ma. I was watching the clock and saying, when is this going to finish? Obserwowałem zegar i zadawałem sobie to pytanie, kiedy to się zakończy. I hope there is not even one child who says this until now. Mam wielką nadzieję, że żadne z dzieci jeszcze tak nie myśli teraz. And I hope also that the Holy Spirit will give each one of us something, although my desire is to share the gospel with all of us. Modlę się o to, żeby Duch Święty przemówił do każdego z nas i chciałbym podzielić się z wami Ewangelią, skierować się do nas wszystkich. Although I am a believer, I am never satisfied of listening to the gospel. Chociaż już jestem wierzącym, nigdy nie jestem usatysfakcjonowany, nigdy mi nie wystarczy słuchania o Ewangelii. This is the good news that took me out of death and brought me to life. To jest ta dobra nowina, która wyprowadziła mnie ze śmierci i prowadziła do życia. Took me out of darkness and brought me to light. Wyprowadziła z ciemności, przywiodła do światłości. But I will come back to this question. When is the right time? Więc jeszcze raz zadaję, wracam do pytania. Kiedy jest właściwy czas? And I'll give you now at least four reasons why people don't come to Christ. Podam wam teraz przynajmniej cztery powody, dlaczego ludzie nie przychodzą do Chrystusa. And maybe you are in this room and you have the same ideas that I will present you. Być może siedzisz tutaj i pomyślisz sobie, o, właśnie dokładnie tak sobie myślę. You know, there are people who say, when I will be in the hospital. Niektórzy ludzie mówią, kiedy będę w szpitalu? When I will be lying down on a hospital bed. Kiedy już będę leżeć na tym łóżku szpitalnym, then I will think about eternity. Wtedy pomyślę o wieczności. I know of a brother. Znam brata, who has been called many times to go to the hospital. Którego wzywano wiele razy, żeby przyszedł do szpitala. The family will call and they will say, brother, please go to the bed of my mother. Jakaś rodzina dzwoniła i mówiła, bracie, przyjdź porozmawiać z moją matką, która leży w szpitalu. Or to the bed of my uncle, or to someone dear to me. Please go and tell him the gospel one more time. Albo przyjdź do mojego ojca w szpitalu i powiedz mi Ewangelię jeszcze raz. And you know, the brother was sharing this, he was saying, I would go there. I ten brat, który mi to opowiada, powiedział, pójdę tam. And the nurse, the first sentence, the nurse will say, don't talk to him about death. I pierwszą rzecz, jaką pielęgniarka mi powiedziała, było, nie rozmawiaj z nimi o śmierci. Don't talk to him about important things. Nie rozmawiaj z nimi o ważnych rzeczach. He needs to be in rest or in quietness. On musi odpoczywać, musi być w spokoju sobie leżeć. And the brother who went many times to the hospital. I ten brat, który wiele razy właśnie chodził do szpitala. He said, the only thing he could do for those people, many of them. Mówi, jedyną rzeczą, jaką dla nich mogłem zrobić, dla wielu tych ludzi. Is to lie down next to their bed. Jest położyć się na łóżku obok nich. And just to say a prayer. I po prostu się modlić. Because many times their mind was not there anymore. Ponieważ często nawet ich myśli, ich umysł już nie był z nimi. Many times the health was not good at all. Zdrowie już w ogóle nie było tego zdrowia. And he just hoped that something in the prayer will go in the heart or the mind of the sick person. Miał tylko nadzieję, że coś z tej modlitwy trafi do serca tej chorej osoby. And you know, I know people who come to the meeting for many, many years. Wiecie co, znam ludzi, którzy przychodzą do zgromadzenia od wielu, wielu lat. Maybe there is someone like this here. Być może tak jakby tutaj. And some of these people sometimes, you know, because they get old, they go into eternity. I ponieważ ludzie się starzeją, idą, odchodzą do wieczności.
But you can never say if they were saved or not. Nigdy nie możemy stwierdzić, czy byli zbawieni, czy nie. They have never expressed a public testimony that they want to receive the Lord Jesus Christ. Nie słyszeliśmy, żeby złożyli świadectwo publicznie, że należą do Jezusa Chrystusa. They came to the meeting. Przychodzą do zgromadzenia. They heard the gospel. Słyszą Ewangelię. Many, many years. Wiele, wiele lat. And nothing happened. I nic się nie dzieje. And this is a tragedy. To jest tragedia. I hope that there is no one here like this. Mam nadzieję, że nie ma nikogo takiego między nami. Then there is another reason why people don't consider seriously this question. Następny powód, dlaczego ludzie nie traktują poważnie tego pytania. They say, when I will retire, kiedy przejdę na emeryturę, because now I have a very busy job. Bo teraz jestem bardzo zajęty w mojej pracy. When I will retire, I'll have time to read the Bible and think about God. Kiedy przyjdę na emeryturę, będę miał czas, żeby czytać Biblię i myśleć o Bogu. You know, I think last year, myślę, w zeszłym roku to było. I sat in the plane next to a young man. Usiadłem w samolocie obok młodego człowieka. And the Lord gave me the opportunity to share the gospel with him. Pan dał mi możliwość, że mogłem się z nim podzielić Ewangelią. And at one point I asked him, do you have a Bible at home? I zapytałem go w pewnym momencie, czy masz w domu Biblię? He said yes. Tak, odpowiedział. Said, can you please go and read what the Bible says? Więc zapytałem go, proszę, czy możesz pójść i zobaczyć, przeczytać, co Biblia ma tobie do powiedzenia? You know how he said? Wiecie, co odpowiedział? Exactly this. Dokładnie, teraz to powiem. I'm very busy now. Jestem teraz bardzo zajęty. I have a difficult job. Mam trudną pracę. I'm building a house. Buduję dom. You know when I'm going to read the Bible? Wiesz, kiedy będę miał czas, żeby czytać Biblię? When I will retire. Kiedy przejdę na emeryturę. But then I asked him a question. Zadałem mu pytanie. Are you going to reach retirement? A czy w ogóle dotrwasz do emerytury? Are you sure you're going to be 65? Jesteś pewien, że będzie taki moment, że będziesz miał 65 lat? He remained like this for a few seconds. Tak chwilę popatrzył. And he said, tak właśnie. I never thought about this. Nigdy o tym nie myślałem. You see, a lot of people think about this. Wiecie, wielu ludzi o tym myśli. Not now. Nie teraz. Now I'm going to share a personal story with you about not listening to the gospel. Podzielę się z wami teraz osobistą historią niesłuchania Ewangelii. I was a teacher for 17 years. I worked in a school for 17 years. Byłem nauczycielem. Pracowałem w szkole przez 17 lat. I was warned yesterday to stop saying I was a teacher. So I'm going to listen to that advice. Wczoraj ktoś mi powiedział, żebym nie mówił, byłem nauczycielem. And I had a colleague. He was from the United States. I miałem kolegę. On był ze Stanów Zjednoczonych. His name was Jerry. Jego imię Jerry. He was an art teacher. Był nauczycielem sztuki. And he was having two more weeks until retirement. Zostały mu dwa tygodnie do emerytury. And we have lunch together at school. Mieliśmy razem posiłek w szkole, lunch. And I asked him, Jerry, what are you going to do now? You're going to be retired. Wonderful, isn't it? Zapytałem się, Jerry, super, będziesz miał przechodzić na emeryturę, co teraz będziesz robił? He said, I'm going to a wedding in Croatia. Powiedział, jadę na wesele na Chorwację. Then I'll visit my children in America. Potem odwiedzę swoje dzieci w Ameryce. And then he said, I want to travel the world. Potem mówi, a potem będę zwiedzał świat. And while I was talking to him, i kiedy z nim rozmawiałem, the Lord put my heart suddenly, I didn't expect that, tell him this verse. I wtedy Pan, nagle, nie spodziewałem się tego, położył mi na serce takie myśli. Powiedz mu o tym wierszu. Matthew 16. Mateusza 16. What will the man gain? Let's read the verse. It's better. Lepiej przeczytać. Matthew 16. Mateusza 16. Verse 26. 26 wiersz. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? He looked at me. Popatrzył na mnie. He didn't say anything. Nic nie powiedział. I said, Jerry, the entire world
You win, but you lose your soul. Powiedziałem mu: Jerry, możesz zdobyć cały świat, ale stracisz duszę. He picked up his food tray. Podniósł swoją tacę z jedzeniem. Without saying anything, and he left. Nic nie powiedział, wyszedł. This is Thursday, lunchtime. Pierwszy dzień, czas lunchu. 2 days after, Saturday evening. Dwa dni później, wieczorem w sobotę. I received a phone call. Ktoś do mnie zadzwonił. Another colleague. Inny kolega. He said, Emmanuel, I have a bad news. Powiedział: Emmanuel, mam złą wiadomość. I was a bit scared. I didn't know what happened suddenly. Wystraszyłem się, byłem zaskoczony. And he just said that our friend Jerry died. Powiedział tylko tyle: nasz przyjaciel Jerry zmarł. He said, huh? Jak? He said he went to the seaside one more time before leaving Romania. He said, I wanna see the sunrise. Mówi, pojechał nad morze, żeby ostatni raz będąc w Rumunii, żeby zobaczyć wschód słońca. He sat on the beach. Usiadł na piasku. And his heart stopped. Jego serce się zatrzymało. That was it. Tyle. You know what came in my mind in that second? Wiecie, co przyszło mi na myśl w tej właśnie sekundzie, w tej chwili? Jerry is lost forever. Myślałem, Jerry jest na zawsze stracony. I cannot be. Yes, I knew Jerry was living in very bad sins. Wiedziałem, że Jerry żył w bardzo ciężkich grzechach. But you know, to be lost forever, you don't need to live in bad sins. Ale wiecie co, żeby być na zawsze zgubionym, wcale nie musisz żyć w ciężkich grzechach. There are people who say, I didn't do anything wrong. Są ludzie, którzy mówią, ja nic złego nie czynię. I didn't kill anyone. Nikogo nie zabiłem. I didn't steal. Nie kradłem. But I say, and they say, I don't think I will have a problem in the judgment day. I tak sobie niektórzy mówią, myślę, że nie będę miał problemu specjalnie w tym dniu sądu. Imagine that we do only 3 sins per day. Wyobraźcie sobie, że grzeszymy 3 razy dziennie. One in thought. Raz w myślach. One with the mouth. Raz ustami. And one with the hand. I raz rękami. Only 3 per day. Tylko 3 grzechy. And dziennie. Calculate 1 year. Przemnóżcie to przez 1 rok. And imagine how many sins a person who is in his 50s. Pomyślcie, ile nagrzeszyła osoba, która ma 50 lat. And now I want to come back to the question and say, when is the right time to receive Christ? Wracam do pytania. Kiedy jest odpowiedni czas, by przyjąć Chrystusa? I read about a big, big gospel meeting. Czytałem o pewnym dużym, wielkim spotkaniu ewangelizacyjnym. Some 70-80 years back in the United States. 70-80 lat temu w USA. This was shared by a young boy of 12 years old. Opowiadał to chłopak, który miał wtedy 12 lat. He went to hear the gospel, but there is no place for him. Poszedł, żeby usłyszeć Ewangelię, ale nie było dla niego miejsca. So he said, I climbed over a metallic structure just to hear that preacher. Mówi, wspiął się na taką metalową konstrukcję tylko po to, żeby posłuchać tego kaznodziei. And then he said, the preacher did something I have never seen before. Ten kaznodzieja mówił coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałem. He said, everyone who has received the Lord, please stand up. Who has received? Mówi, wszyscy, którzy przyjęli Pana, niech staną. I will not do that. To nie, ja tego nie będę. Ja tym nie będę, który stanie. But then he said, everyone, a lot of people stood up. A potem mówi, wszyscy, bardzo dużo ludzi stało. And there are people there and they counted how many people stood up. I byli ludzie, którzy policzyli, ile ludzi stało. 6,000 people. 6,000 ludzi. And then the preacher said something else. He said, I want everyone who received the Lord before 15 to sit down. Następny kaznodzieja powie coś takiego. Teraz proszę, żeby wszyscy, którzy przyjęli Pana przed 15 rokiem życia, żeby usiedli. A lot of people sat up. Wielu ludzi usiadło. And then he continued, I want the everyone who received the Lord before 18, please sit down. A teraz wszyscy, którzy przyjęli Pana przed 18 rokiem życia, niech usiądą.
He said at that point half of the room was sitting down. Mówi, w tym momencie już pół pomieszczenia siedziało. And he went like that until 50. Mówi, i tak kontynuował aż do 50 lat. When he got to 50, kiedy doszedł do tych 50, there are only 10 people standing. Tylko 10 stało. That means that out of 6,000 people, to oznacza, że z 6,000 ludzi, most of them received Christ at a very young age. Większość z nich przyjęła Chrystusa w bardzo młodym wieku. And I have now a word for the children and the young people in the room. Mówię teraz do was, młodzi, dzieci. This is the best time to receive Christ. Teraz jest najlepszy moment, żeby przyjąć Chrystusa. I came to the meeting until I was 12. Przychodziłem do zgromadzenia, aż miałem 12 lat. And then from 12 to 24, I left the meeting. I didn't leave the Lord. I didn't come to the meeting anymore. Od 12 do 24 lat nie przychodziłem do zgromadzenia. Nie chciałem mieć nic wspólnego. I thought the world is something wonderful, and I want to enjoy the world. Myślałem, że świat jest coś wspaniałego. Chciałem się nim cieszyć. And despite the sadness and the sorrow of my parents, I was living against everything they instructed me. I pomimo tego bólu i smutku, jaki moi rodzice mieli z powodu mnie, to robiłem wszystko na odwrót, niż oni mnie wychowali, niż mnie nauczyli. In his love and mercy, the Lord Jesus brought me back. Ale w Jego, w Pana Jezusa łasce i litości, On mnie przyprowadził z powrotem. But I'm telling every young person here and every child. Ale mówię teraz do każdego dziecka, każdej młodej osoby. The world has nothing to give. Świat nie ma nic do zaoferowania. Only pain. Tylko ból. Suffer. Cierpienie. Lack of peace. Brak pokoju. And a heavy conscience. I obciążone sumienie. There is nothing good in the world. Nic dobrego na świecie. And I speak with young people sometimes and they say, come on, I just want to go once to this party. Czasami rozmawiam z młodymi i mówią, no weź, tylko raz pójdę na imprezę. You know, and if there is someone like this in the room right now. Jeżeli ktoś taki może jest tutaj w tym pokoju. Maybe you think, oh, I just want to turn 18 and to finally be free. Skończę 18, w końcu będę wolny. This is a lie. Kłamstwo. No one is free. Nikt nie jest wolny. The Lord Jesus said, who practices sin is a slave to sin. Pan Jezus powiedział, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. There is one person who can free you and me. I tylko jedna osoba jest, która może uwolnić się z tej niewoli. And that's the Lord Jesus Christ. To jest Pan Jezus Chrystus. You know what brought me back to the Lord after 12 years of darkness and of sin? Wiecie co? Przyprowadziłem się z powrotem do Pana po tych 12 latach chodzenia w grzechu i ciemności. When I was on my knees and told the Lord, please, I can't do it anymore. Kiedy klęczałem, wołałem do Pana, Panie, już nie mogę tak dłużej. One sentence from my childhood came back to my mind. Jedno zdanie, które zapamiętałem z dzieciństwa, jakby przypomniało mi się wtedy. And I heard that in the meeting hall. Usłyszałem go właśnie w zgromadzeniu. Jesus Christ died for your sins. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. You know, on that middle cross. Tam na tym środkowym krzyżu. God closed everything in darkness for 3 hours. Bóg zamknął wszystko w ciemności na 3 godziny. And God entered into judgment with his son, his only son. I Bóg zaczął osądzać swojego jedynego ukochanego syna. And God hit the Lord Jesus Christ. Bóg uderzył swojego syna, Pana Jezusa. So I will never be hit for what I did. Tak, abym ja nie musiał być uderzony przez niego za to, co uczyniłem. But this has to be personal. Ale to musi być osobiste. If your parents are believers, that doesn't mean you are a believer. If
Jeżeli twoi rodzice są wierzący, nie znaczy, że ty jesteś wierzący. If your grandparents are believers, that doesn't mean you are a believer. Jeżeli twoi dziadkowie są wierzący, to nie znaczy, że ty jesteś wierzący. You also need one moment when you come with your sins to the Lord Jesus Christ. Potrzebujesz tej jednej chwili w swoim życiu, kiedy przyjdziesz ze swoimi grzechami do Pana Jezusa. And then you give your heart to him. I oddasz mu swoje serce. You believe that there on the cross he took your place. Uwierzysz, że tam na krzyżu on zajął twoje miejsce. And the scripture says, whoever believes in the Son has eternal life. Biblia mówi wyraźnie, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. And if there is someone like this right now in the room. Jeżeli jest ktoś taki w tym pomieszczeniu. Who heard many times the gospel? Może wiele razy słyszałeś Ewangelię. And there is a danger. I want to tell you about this danger. Jest wielkie niebezpieczeństwo. Teraz o tym niebezpieczeństwie opowiem. To hear the gospel and to not receive Christ. Usłyszeć Ewangelię i nie przyjąć Chrystusa. You know what happens to the heart? Wiecie, co się dzieje w sercu? It becomes hardened. Zatwardza się. You are not sensitive to the gospel anymore. You say, oh, the same story. Przestajecie być wrażliwi na Ewangelię. Mówicie, znowu ta sama historia. I'm so bored to hear all the time about Christ. Jestem już nudzony. W kółko tylko mówią o Chrystusie. But this is very dangerous ground. To jest bardzo niebezpieczne. Because the Lord Jesus Christ is reaching and trying to find people who need him. Ponieważ Pan Jezus jakby szuka, on poszukuje ludzi, którzy go potrzebują. I'll say now the third reason why people don't come to Christ. Trzeci powód, dlaczego ludzie nie przychodzą do Chrystusa. It's not retirement. To już nie emerytura. But they say, I am too young to become a Christian. Ale mówią, jestem za młody, żeby być chrześcijaninem. When I'll be old. Będę starszy, stary. I want to open now in the book of Ecclesiastes. Chciałbym, żebyśmy otworzyli księgę Kaznodziei Salomona. To read two verses. Dwa wiersze przeczytamy. Ecclesiastes chapter 11. Kaznodziei 11. Verse 9. Please read it. Kaznodziei 11, wiersz 9. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. You see, the beginning of this verse is just wonderful. Początek tego wiersza jest przepiękny. It says, rejoice, young man. Mówi, raduj się, młodzieńcze. Your heart to rejoice you in the days of your youth. Pozwól, żeby twoje serce się cieszyło w dniach twojej młodości. Walk in the path of your heart. Postępuj tak, jak ci każe serce. You know what does it mean? Wiesz, co to znaczy? Do whatever you like. Rób wszystko, co chcesz. Go wherever you want. Idź gdziekolwiek chcesz. There is no limit to what you can do. Możesz robić wszystko, nie ma żadnych granic. And a lot of people, young people think like this. Wielu ludzi młodych właśnie tak myśli. But see, Solomon says something else. At the end. Salomon coś mówi więcej pod koniec tego wiersza. I want to let you know. Ale wiedz, chcę, żebyś wiedział. One day you'll be before God. Pewnego dnia staniesz przed Bogiem. There is something that makes my heart sad, at least in Romania lately. Ostatnimi czasy jest pewna rzecz, która zasmuca moje serce w Rumunii. I know probably 10 young people that were raised in the meetings. Znam przynajmniej 10 młodych ludzi, którzy wzrastali w zgromadzeniu. Who got in their mid-20s. Mniej więcej 25 lat mieli. And you know what they declare presently? I wiecie, co oni teraz they say, świadczą o sobie? There is no God. God does not exist. Jakby mówią, nie ma Boga. Bóg nie istnieje. Young people raised under the Bible. Młodzi ludzie, którzy byli wychowani pod autorytetem Biblii. And all of them have one thing in common. I wszyscy oni mają jedną wspólną rzecz. They live in sin. Żyją w grzechu. And you know, if I say right now, there is no wall behind me. Wiecie, there is nothing behind me. Gdybym teraz powiedział, za mną nie ma ściany, za mną nie ma nic. I can say that. Mogę to powiedzieć. But that's not the truth. To nieprawda. And you know, people who live in sin, for them it's easy to say, there is no God.
Wiecie co, dla ludzi, którzy żyją w grzechu, bardzo łatwo jest powiedzieć, nie ma Boga. That means there is no judgment for me. Oznacza to, nie ma dla mnie sądu. You know, every single person will become a believer. Wiecie co, kiedyś każdy jeden stanie się wierzącym. Even the atheists. Nawet ateiści. You know when? Wiecie kiedy? In the second they die. W sekundzie, kiedy umrą. They go into eternity. Idą do wieczności. And they realize they were wrong about what they said. I uświadamiają sobie, że byli w błędzie. And for them there is only one thing. Dla nich jest tylko jedno. The judgment of God. Boży sąd. Maybe someone is asking, well, is it that bad to be in the judgment of God? Czy to aż tak źle być pod Bożym sądem? Let's read the verse in Hebrew 10. Zadaję sobie takie pytanie. Przeczytajmy z Hebrajczyków 10. Hebrews 10. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Dominic, please read verses 28 do 31. Hebrajczyków 10:28. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż z roższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Verse 31 says clearly, it is a terrible thing to fail in the hands of the living God. Jeszcze raz ten wiersz 31 bardzo wyraźnie i dobitnie mówi: straszna, tragiczna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. You know, a lot of people say there is no hell. Wielu ludzi mówi, nie ma piekła. A lot of people don't know about hell. A wielu ludzi może nawet nie wie o piekle. I was driving, I was in a taxi once. Kiedyś podróżowałem taksówką. And I was talking to the taxi driver. Rozmawiałem z taksówkarzem. And I asked him, did you receive a good news today? Czy otrzymałeś dobrą nowinę dzisiaj, jakąś dobrą wiadomość? It was 8 o'clock in the morning, he worked all the night. To było jakoś 8 rano i on pracował całą noc już. He looked at me and said, no, do you have a good one? Popatrzył na mnie i powiedział, nie. A masz jakąś? I said, if you give me 5 minutes, I'll give you the best news in the world. Powiedziałem mu, daj mi 5 minut, a opowiem ci o najwspanialszej wiadomości na świecie. I asked him, do you think you are a good person? Zapytałem go, czy myślisz, że jesteś dobrą osobą? And I'm asking this question for every single one of us. You don't have to raise the hand. Who? Zadaję to pytanie teraz do wszystkich. Nie musicie podnosić rąk. Do you think you are a good person? Myślisz, że jesteś dobrą osobą? You know what people answer to this question? 99% of them. Wiecie, co ludzie odpowiadają? 99%. I asked this question for 20 years now. To 5 years old up to 80, 90 years old. Zadaję to pytanie od 20 lat ludziom, począwszy od dzieci 5 lat, aż do staruszków 99. All of them say, yes, I think I'm a good person. I wszyscy mówią jedno, tak, myślę, że jestem dobrą osobą. I said, let's see if it's true. Yes. No dobrze, sprawdźmy, czy mówisz prawdę. First question, did you ever lie? Pierwsze pytanie, skłamałeś kiedyś? You know, people start like this, yes, I'm a good person. Ludzie stają tak. Tak, jestem dobrą osobą. And then when I ask the first question, did you ever lie? They go like this. Yes. Kiedy zadaję pierwsze pytanie, kiedykolwiek kłamałeś? How do you call someone who tak. says lies? Jak nazywamy osobę, która kłamie? You know, young people especially and children laugh about this. Aha, it's fun to lie. Wiecie co, młodzi ludzie i dzieci sobie często żartują. Fajna zabawa skłamać o kłamać kogoś. I was at the school and I asked them the same question and they all started to laugh. Ah, we all lie. Ha, ha, ha. Kiedyś byłem w szkole, zadałem to pytanie i oni wszyscy zaczęli się śmiać. And I read the verse in the book of Revelation that says the place of all liars is the lake of fire. Otworzyłem Księgę Objawienia, gdzie jest napisane miejsce wszystkich kłamców to jest jezioro ogniste. No one else laughed.
I asked the taxi driver the next question. Zadałem taksówkarzowi następne pytanie. Did you ever steal something? Did you take something small without being yours? Czy kiedykolwiek ukradłeś coś? Wziąłeś coś, co nie należało do ciebie? He said many times. O, wiele razy. How do you call someone who steals? A jak się nazywa osoba, która kradnie? A thief. Łodziej. I said, now the third one, and the last one, I promise it's the last one. Mówię, teraz trzecie pytanie, obiecuję, że już ostatnie. He says, in the scripture he says, whoever looks with lust at a woman, that's what the Lord Jesus says in Matthew 5. Mateusza 5, Pan Jezus powiedział, ktokolwiek patrzy na kobietę i pożąda jej, he already committed adultery, only looking with lust. Już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim, tylko przez patrzenie. Did you ever look like that? Kiedykolwiek spoglądałeś w ten sposób na kobietę? He said, every single day. Każdego dnia, odpowiedział taksówkarz. I say, now, still, I don't have a good news. Ale teraz, wciąż mam tą dobrą wiadomość. But now I'm asking you, if God will come right now and judge both of us teraz, according to the Ten Commandments. Jeżeli Bóg by stanął teraz między nami i zacząłby nas osądzać na podstawie 10 przykazań, you should not lie. Nie będziesz kłamał. You should not steal. Nie będziesz kradł. You should not commit adultery. Nie będziesz cudzołożył. How God will find us? Guilty or not guilty? Jak mi nas Bóg znajdzie? Winny? Niewinny? Everybody is honest and says guilty. Każdy jest szczery, powie winny. I said, do you know what the consequence is for someone who's guilty before God? Wiesz, jaka jest konsekwencja tego, że ktoś jest winny przed Bogiem? He said, and he was honest, he said no. Był szczery, powiedział, nie wiem. Let me tell you one part of a verse. Powiem wam jedną część tylko wiersza z Biblii. People who land up in hell. Ludzie, którzy skończą w piekle, they will have no rest. Nie będą mieli odpoczynku forever. Odpoczynku na wieki. I ask him, imagine 4 months, and I ask you to imagine the same thing. 4 months. Powiedziałem mu, i wam również teraz mówię, wyobraź sobie 4 miesiące. 4 months, you suffer every single second. 4 miesiące, cierpisz. Sekunda po sekundzie, cierpisz. But you don't die. Ale nie umierasz. And then I said, 10 years. 10 lat. Every second suffering. Każda sekunda cierpienia. He almost stopped the car. Prawie zatrzymał samochód. He said, this is terrible. Powiedział, to jest okropne. And this is a lot of people don't understand that God is a holy God. Wielu ludzi tego nie rozumie. Bóg jest świętym Bogiem. And he will have to judge sinners. I będzie musiał osądzić grzeszników. But then I said, listen to the good news now. Teraz powiedziałem mu, posłuchaj dobrej wiadomości. We are all condemned to hell. Jesteśmy wszyscy potępieni, przeznaczeni do piekła. But there is one man that comes and stands before God. Ale jest jedna osoba, która przyszła, stanęła przed Bogiem. And says, let Emmanuel go. Czy staje przed Bogiem i mówi, pozwól Emmanuelowi iść, odejść. Let Dominico. Pozwól Dominikowi odejść. Let everyone who believed in my sacrifice go. Pozwól każdemu, który uwierzył w moją ofiarę, odejść. We sang a wonderful hymn this morning. Dzisiaj rano śpiewaliśmy piękny hymn. And the title was, it is finished. Powtarzaliśmy, spełniło się, wykonało się. That was the last cry of the Lord Jesus Christ. To były ostatnie słowa, jakie wykrzyczał Pan Jezus na krzyżu. You know what does it mean, it is finished? Wiecie, co oznaczają te słowa, wykonało się? That means it is paid in full. Zapłacone, w pełni uregulowane. Every single sin. Każdy jeden grzech. That someone who believes did. Każdy grzech, który popełnił wierzący, will be erased by the blood of the Lord Jesus Christ. Będzie wymazany przez krew Pana Jezusa. God will not hit 2 people for the same thing. Bóg nie uderzy 2 ludzi za tą samą rzecz. If he hit Christ in my place. Jeśli uderzył Chrystusa w moje miejsce. I will never be hit again by the judgment of God. Nigdy ja już nie będę więcej uderzony przez Boży sąd. This is what the Lord Jesus says. Właśnie to mówi Pan Jezus. Whoever believes, ktokolwiek wierzy, does not come to judgment. Nie pójdzie pod sąd. And this is forever. I na zawsze to obowiązuje. And I have a question now for all of us who are believers in the room.
Teraz pytanie dla wierzących, nas wszystkich, którzy tu jesteśmy. Isn't this a source of adoration and of thankfulness every single day of our lives? Czy nie jest to powodem, źródłem naszej dziękczynienia, wdzięczności Bogu każdego dnia naszego życia? Lord Jesus, you took my place in that. Panie Jezu, Ty wziąłeś moim, stanąłeś na moim miejscu. My life is your, is because of you. Moje życie jest dzięki Tobie. Wonderful sacrifice, wonderful Savior. Wspaniała ofiara, wspaniały Zbawiciel, ratownik. There is a wonderful illustration that I heard from my friend Brian Reynolds. Piękną historię, kiedy słyszałem od mojego przyjaciela Briana Reynoldsa. I understand brother Brian was here also. Chyba tutaj Brian, brat Brian był też. I don't know if he shared this story with you, but you'll hear it again. Nie wiem, czy wam też opowiedział, ale powiem ją teraz jeszcze raz. It's about the thief on the cross. To historia o tym złoczyńcy na krzyżu. The one who went to heaven. O tym złoczyńcu, który poszedł do nieba. I want you to imagine, it's a holy imagination, the following scene. Wyobraźcie sobie, to jest takie święte wyobrażenie przyszłego wydarzenia. The thief gets to heaven. Ten złoczyńca dostaje się do nieba. And there is an angel there. I pewien anioł tam jest. And says, how did you get here? I pyta się go, jak się tu znalazłeś? Did you go to church? Chodziłeś do kościoła? And the thief says, no, never. Ten złoczyńca mówi, nie, nigdy nie byłem. And then the angel is asking, did you get baptized? Anioł dalej pyta, może się ochrzciłeś chociaż? And the thief says, no. Złoczyńca mówi, nie. And then the angel says, wait, I need to call a superior angel, a bigger one. Anioł mówi, poczekaj chwilę, muszę zawołać przełożonego. A bigger angel comes and says, większy anioł przychodzi. This man got here, but he never got to church. Wiesz co, mamy tutaj takiego człowieka i on nigdy nie był w kościele. He was not baptized. Nie był ochrzczony. But he's in heaven. Ale on jest w niebie. Maybe you can ask him question. Może zadaj mu jakieś pytanie. And the big angel asks him, do you know the doctrine of justification by faith? Wielki anioł pyta się go, czy znasz doktrynę o usprawiedliwieniu z wiary? He said, I have never heard of such a thing. W życiu o czymś takim nie słyszałem. And then he said, how did you get here? Więc jak się tu znalazłeś? And then I want you to pay attention to the answer. It's wonderful. Teraz skupcie się na tej odpowiedzi, ona jest cudowna. The man on the middle cross told me I can come. Ten człowiek na tym środkowym krzyżu powiedział mi, że mogę tutaj przyjść. When we will go to heaven, I hope soon. Kiedy pójdziemy do nieba? Mam nadzieję, że wkrótce. I understood this. Zrozumiałem ten wiersz. Come on, Jesus. Przyjdź, Panie Jezu. Maybe we'll meet not maybe. We will meet the Apostle Paul and we'll ask him, how did you get here? Może? Nie, nie może. Może spotkamy w niebie apostoła Pawła i zapytamy się, jak się tu znalazłeś? He will say, by the blood of the Lord Jesus. Odpowie, przez krew Jezusa Chrystusa. And then we'll ask Peter. A potem spotkamy Piotra. Dear Apostle Peter, how did you get here? Drogi apostole Piotrze, jak się tu znalazłeś? And his answer is going to be the same. Jego odpowiedź będzie dokładnie taka sama. By the blood of the Lord Jesus Christ. Przez krew Jezusa Chrystusa. Every single one of us will be there because of this blood. Każdy z nas wierzących będzie tam z powodu krwi Jezusa Chrystusa. The precious blood of the Lord Jesus Christ. Drogocenna, cenna krew Jezusa Chrystusa. Are we all sheltered by the blood of Christ? Czy jesteśmy wszyscy osłonieni już tą krwią Chrystusa? We heard this morning about the Lamb of God. Słuchaliśmy, mówiliśmy dzisiaj rano o Baranku Bożym. You know, a lot of young people leave the blood in the vessel. Wielu młodych ludzi daje krew do jakiegoś naczynia. Maybe you say, what do you mean they leave it in the vessel? Może zapytacie się, o co chodzi, że dają krew do naczynia. You know, the father slain the lamb and the blood was collected in the vessel. The father, ojciec, the family, ojciec rodziny slain the blood, the lamb. Zabił tego baranka podczas paschy and collected the blood. I zebrał tą krew. But he didn't leave the blood in the vessel. Ale nie zostawił tej krwi w tym naczyniu. He took blood and put it on the portal. Wziął tą krew z tego naczynia, tego baranka i pomazał o drzwi. A lot of young people, or not only young people, they know, oh, the blood of Christ, I know.
Wielu ludzi młodych z was na pewno mówi: o, krew Chrystusa, to wiem. But they never had a moment when they took the blood for themselves. Ale nigdy nie mieliście tego momentu, kiedy tą krew Chrystusa, baranka, wzięliście dla siebie. They never had a moment when they said this blood was shed for me and for my sins. Nigdy nie powiedzieliście tego: ta krew została przelana za mnie i za moje grzechy. The gospel is so wonderful because it's speaking about what Christ did. Ewangelia jest cudowna. Mówi o tym, co Chrystus uczynił. And what does God want from me? A czego Bóg chce ode mnie? To read the Bible? Czytać to go Biblię? To heaven? Żeby dostać się do nieba, czytać Biblię? And the answer is no. Odpowiedź nie. Nie to chodzi. To go to every week or every Sunday to be at church. By co tydzień, każdej niedzieli być w kościele? And the answer is no. Nie. To give money for the cause of Christ. Żeby dawać może pieniądze na rzecz Chrystusa. To make good works, so God will accept me. Czynić dobre uczynki, żeby Bóg mnie przyjął. No, the Bible is so clear. It says, whoever believes. Nie, Biblia jest tak jasno to wyraża. Biblia. Ktokolwiek wierzy, has eternal life. Ma życie wieczne. You know why it's free for us? Wiecie, dlaczego to jest za darmo dla nas? Salvation is not free. Zbawienie nie jest za darmo. Salvation costed everything. God. Zbawienie kosztowało wszystko Boga. This price was paid by Christ. That's why now we can say it's free for everyone, but he paid the price. Ta cena została zapłacona za Boga. W pełni zapłacona. Dlatego teraz możemy powiedzieć, że jest za darmo. Bo cena została zapłacona. What do I need to do? Co muszę uczynić? I just have to come to Christ. Muszę tylko przyjść do Chrystusa. Exactly like I am. Taki, jaki jestem. And to say, Lord Jesus, have mercy. I powiedzieć: Panie Jezu, zlituj się nade mną. My sin don't give me sleep. Moje grzechy nie pozwalają mi spać. My sins don't allow my conscience to have peace. Moje grzechy nie pozwalają mi uspokoić mojego sumienia. And it's so good to sleep at night. It's so good to sleep at night. Wiecie, jak dobrze jest spać w nocy, to put your head on the pillow, położyć głowę na poduszce, and to have this assurance, mieć tą pewność, my sins are gone forever. Moje grzechy są przebaczone na zawsze. And that is because of the Lord Jesus Christ. Z powodu Jezusa Chrystusa. Tak się stało. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. In closing, zamykając, już kończąc, I ask again the question. Jeszcze raz zadaję pytanie. When is the better time to come? Kiedy jest lepszy czas, żeby przyjść? And let's see what the Lord Jesus says. Posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. 2 Corinthians chapter... Drugi list do Koryntian. 2 Corinthians chapter 6. Drugi list do Koryntian, rozdział 6. Please read verse 2. Wiersz drugi przeczytam. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, drugi wiersz. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. The end of the verse says clearly, law, now is the appropriate time. Jest to tak wyraźnie napisane. Oto teraz jest właściwy czas. I love to be in camps. Uwielbiam być na obozach. With children and young people. Z dziećmi i młodzieżą. And we had a gospel meeting with children. Mieliśmy takie spotkanie właśnie organizacyjne z dziećmi. And at the end I asked the same question. Zadałem im dokładnie to samo pytanie. When is the best time to receive Christ? Kiedy jest najlepszy czas, żeby przyjąć Chrystusa? And all of them said today. Today is the best time. Wszyscy odpowiedzieli jednym głosem: dzisiaj jest najlepszy czas, żeby przyjąć Chrystusa. One boy, 10 years old, raised his hand and said, no. Jeden chłopak, 10 lat, podniósł rękę i powiedział nie. Everybody was looking, okay? Każdy spojrzał na niego. He said, co chodzi? Not today. On powiedział: nie, nie dzisiaj. Now. Teraz. Today ends in few hours. Dzisiaj zakończy się za kilka godzin. Many times people leave rooms like this without taking a decision for Christ. Wielu ludzi wychodzi z takich miejsc jak tutaj,
bez podjęcia tej decyzji o przyjęciu Chrystusa. And for some of them that means eternal damnation. Dla wielu oznacza to wieczne potępienie. I hope there is no one like here. Mam nadzieję, że nie ma nikogo takiego tutaj. And the right answer that the scripture says to this question. I właściwa odpowiedź, jaką Biblia daje na to pytanie. When is the best time to tell the Holy Spirit that He's working on my heart to receive Christ? Kiedy jest najlepszy czas, gdy Duch Święty działa na moje serce? The answer is now. Odpowiedź jest teraz. And I know that the Holy Spirit can do this. I wiem, że Duch Święty może to uczynić. I know that the Holy Spirit can refresh our hearts about the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Wiem, że Duch Święty może odnowić nasze serca, jeśli chodzi o właśnie o myślenie o ofierze Chrystusa. I know that He can give us a new desire, a fresh desire to share the gospel with people. Nową chęć, może dać nowe pragnienie dla nas, żeby dzielić się Ewangelią z innymi. But I know that if there is one heart now, right here in the room. Ale wiem, że jeżeli tutaj w tym pomieszczeniu jest jedno serce, who hasn't accepted this wonderful sacrifice, które jeszcze nie przyjęło tej wspaniałej ofiary, the Holy Spirit can convince that heart to say, now, the Lord Jesus, I will not say when I will have another opportunity. Duch Święty może przekonać tą osobę, by powiedziała z głębi serca, teraz, nie wiem, kiedy będę miała inną okazję. May He bless His word for every single one of us. Niech Pan błogosławi swoje słowo dla każdego z nas. We who are children of God, my, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, by grace, przez łaskę, have such a wonderful Savior. Mamy tak wspaniałego Zbawiciela. Let's present Him to the world that is perishing. Przedstawiajmy Go światu, który idzie na zmienienie. And also maybe if there is one soul here who is not saved, who is not born again. I tą jedną duszę, która tutaj jest, która jeszcze nie jest zbawiona, nie narodziła się na nowo. The Word of God can bring light and peace. I Słowo Boże może przynieść właśnie światłość i pokój. May His name be glorified. Niech Jego imię będzie uwielbione. Amen. Amen.